Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday.pl. Ja w takiej pozycji, no jak już widzicie, jak patrzę do góry, to znaczy, że będziemy o gazetkach mówić. Tym razem Top Gitar styczniowy 2015, styczeń 2015. No jedziemy do przodu. No cóż tutaj, no Afromental, no w gitarzyście 2015 ze stycznia też jest z nim wywiad, więc właściwie się dublują oba wydawnictwa. Więc, no nie wiem, jeszcze muszę wszystkim powiedzieć, że gazetki mam udostępnione dzięki mojej uczennicy, która regularnie kupuje gazety, Kasi. Dobrze gra i bardzo jej dziękujemy też za udostępnienie, prawda? Wszyscy podziękujemy Kasi. Tak, Kasia ładna dziewczyna, ładnie gra, więc generalnie wszystko się zgadza. No i gazetki nam udostępnia, także jedziemy z tym kokcem. No tutaj Slash. Mamy tutaj taki krótki przegląd. No generalnie to się w gitarzyście styczniowym. O tym też było w gitarzyście styczniowym. O tych Blackstarach. Teraz oni tak już szaleją z tymi Blackstarami straszliwie, prawda? Tutaj mamy jeszcze jakieś wygrane, a to już powiedzmy nie interesuje nas. Ciekawostka. Jeśli ktoś zna zespół Creed, to tutaj sprawa jest taka, że wokalista Creed okazuje się, że jest bardzo biedny. Według ostatnich doniesień został ten wokalista opublikował film, z którego dowiadujemy się o trudnej sytuacji materialno-bytowej muzyka. W filmie wokalista wyznaje, że jest kompletnie bez grosza oraz sugeruje, że został okradziony z tantiemów. Okradziono mnie z dużej ilości pieniędzy i wiele tantiemów nie zostało mi zapłaconych. Od tego czasu zaczęło się piekło. I Mark Tremonti, który grał z nim Creedzie, powiedział, że będzie się z nim kontaktować. No ciekawe rzeczy, no przykre jednak mimo wszystko, jeśli to prawda, to jest naprawdę bardzo przykre, że coś takiego może spotkać muzyka. No ale niestety, Chris Broderick odchodzi z Megadeth. No to smutna rzecz. Venom ujawnił nową okładkę. Co to jeszcze jest? No Loop Station Bossa, tak samo było w gitarzyście styczniowym, też było o nim powiedziane. Czyli generalnie to jest taka mikstura, prawda? To co tam była mikstura, to tu się nazywa Wach Wach Bar. No nie wiem czemu tak się nazywa. Piszę o tym AC/DC Rock or Bust, ale nie widzę, żeby to jakoś coś negatywnego o nim pisali, tak jak gitarzyście z kolei się wypowiedzieli, prawda, że tylko z nazwy to jest AC/DC, a są daleko w tyle za innymi zespołami. No to znowu mamy z tym gościem Alexander Mill WW Baron, nie wiem, z Afromental. No nie wiem, ja Afromental nie znam i nie słucham i nie chcę słuchać, w tym momencie przynajmniej. Strasznie długi wywiad. Apostolis Antimos. Apostolis Antimos. No to widzicie, no. Jeden z najważniejszych polskich gitarzystów w Fusion. Znowu Tomasz Andrzejewski. Też z nim wywiad obszerny. I oczywiście tak nafaszerowany tym reklamowaniem tego DV Mark, że po prostu aż do pożygu. Prawdę powiedziawszy, na każdym zdjęciu jest z tym DV Mark. Po prostu chyba jak on się. A przynajmniej jest bez okularów. O rany ściewy, bez okularów. Dobra. Jacek Mitoraj. Dobra, tutaj jedziemy dalej. Co tu mamy? Relacja z koncertu Slash'a w krakowskiej arenie. No, ciekawe, no po prostu relacja i mówią o jego najnowszym albumie, na który promował World of Fire. Dobra, niech będzie. Tutaj reklama tego rock'n'rolla, tutaj mamy Gibson GeForce bez tajemnic. Jak dla mnie troszeczkę tutaj za dużo ma tych bajerów naładowanych. Reklama. Sprzęty, tutaj mamy jakiś co, sprzęt metalowy. A sprzęt metalowy, no radzą co do grania metalu. Siódemki, szóstki, bisiricze. No dobra. SG. Znowu reklama rock'n'rolla.
Dziękujemy Państwu. Ciekawy artykuł. Lutowanie. Stwórz swój własny warsztat, dr Amp. To warto zwrócić uwagę zdecydowanie na to, jeśli ktoś grzebie sobie z gitarku. Ładnie wszystko powiedziane, wytłumaczone bardzo tak technicznie i schematycznie. Bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że to akurat dobra rzecz. Co tu mamy? Soundblock. A tu jeszcze dalsza część tego o lutowaniu. Więc okej, to jest bardzo fajnie. Hüfner. Tak średnio jakoś mi podchodzi. Tanglewood TPE SFDLX. O, reklama kaczki, którą używam już od paru lat. Ciekawe. Bardzo fajny. Black Cat Moan firmy Rocktron. Ja polecam, ja w każdym razie polecam ten wach. Akus One Four Strings 6. Co to jest? Wzmacniacz typu combo o mocy 100 W, przeznaczony w szczególności do nagłośnienia gitar klasycznych i akustycznych. No dobra, no to do akustycznych. Ciekawy bajer. Black Star, znowu to reklamuję tego Black Stara, tym bardziej tym razem Fly 3 Mini Amp. Line 6 Amplify TT, to samo było w gitarzyście styczniowym. Tutaj mamy teraz bas. No co, Motorhead w Polsce. Będzie grał. Kiedy on będzie grać w Polsce? Już zaraz zobaczymy. 6 lipca w hali Torwar w Warszawie. Co tutaj? Reklamy, przemowy, intro. No mamy z Pilichowskim, Wojciechem. Też taki trochę rozbudowany wywiad, bo dosyć widzicie jak duży download. MXR Bass Overdrive oraz Bass Fuse Deluxe. Też tak w miarę dosyć napisali. Warwick BC10. Podstawowy kombiaczek, bass, middle, treble, volume mamy tutaj na pokładzie. 10 W. Co tu jeszcze mamy jeszcze? Co to jest? Złota i czarna poligrafia na krwiście czerwonym pudełku sugeruje ekskluzywność produktu. Jakość strun R Coco to potwierdza. Ale cena na szczęście nie ma nic wspólnego z ich customowym charakterem. 146 zł. Firma Coco. Nie wiem, troszkę brzmi prawdziwnie. Radial Hollywood Bones. Ktoś mógłby pomyśleć, znowu kolejny przester do basu. Wydaje mi się jednak, że ten efekt może okazać się jednym z największych zaskoczeń, jakich doznamy w kontaktach z basowymi kostkami. No to musi już sobie każdy z nas ocenić, prawda? A nie żeby ktoś za nas oceniał, jak to jest wypasione. Cork Clip Sheet, mobilny zestaw perkusyjny. Ciekawa rzecz. Podepnij klipy do dowolnej powierzchni i zbuduj nowy zestaw perkusyjny. Aha, clip cheat. Clip hit to się nazywa. To nowy elektroniczny zestaw perkusyjny, który idealnie nadaje się do ćwiczeń i gry. Klipy z wewnętrznym sensorem można podpiąć do czasopisma, biurka lub innej powierzchni, przekształcając ją w werbel, hi-hat lub talerz. Można również podłączyć klipy do padów perkusyjnych lub akustycznych bębnów i grać, wykorzystując brzmienia perkusyjne lub inne oferowane przez urządzenie, takie jak oklaski, odgłosy zwierząt i efekty. Fajna rzecz, już widzę, że chyba będę musiał następną rzecz sobie sprawić. Mamy jeszcze dodatkowo, co tu jeszcze mamy? Symulację. Aha, bo tak, mamy klip, 3 klipy i 2 pedały, czyli pewnie za odpowiadające za stopę i hi-hat. Więc, o tak, hi-hat otwarty, zamknięty. Czyli tak, różnymi 3 poprzez klipy brzmienia, 2 przez pedały, rozszerzając jednocześnie swój zestaw o kontrolę hi-hatu, otwarty, zamknięty lub podwójną stopę. No, ciekawa opcja. To akurat, to szczerze, wiadomo, że no, wy gracie na gitarkach, ja na basie, gitarze, na każdym na czymś gra, ale to jest prosta droga do tego, żeby też zacząć grać na perkusji, przynajmniej się szkolić w graniu rytmów, prawda? Markus Henderson, no to mnie troszeczkę tutaj zadziwia, bo to jest koleś, który nagrywał muzykę do gier. Takich jak Guitar Hero, Rock Band oraz Karaoke Revolution Party. I po prostu o nim teraz piszą cały wypasiony artykuł, jaki to on jest super wypasiony. I postanowił nagrać swój jakiś album, 6-utworowy. No nie wiem, jak dla mnie, okej, niech sobie to będzie, jak będzie, że wygląda jak jakiś dzieciak 15-letni.
Line 6 Sonic Port VX. Też ciekawy bajer, taki port do nagrywania, można bezpośrednio na niego nagrywać, połączyć się z tabletem. No to już ewolucja idzie do przodu. Coś tutaj mamy. AC/DC, znowu o tym AC/DC Rock or Bust. Nie ma tej ocen, może i dobrze. Ozzy Osbourne wydał nowy album Scar Symmetry. O dobrze, coś się dzieje. Sonata Arctica, dawno nie słyszałem, żeby coś wydawali nowego. Meshuggah. Dobra, niech się dzieje. Soundgarden. Nick Johnston, a to nawet nie kojarzę. Turbo, coś zadziałało, Turbo wreszcie. No, to byłoby tyle. Także, kochani, papatki, do zobaczyska. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie, są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!